Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 3 lutego. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod słysząc to twierdził: to Jan, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata, a Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę, ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata, polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swojej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Dzisiaj w tej Ewangelii widzimy, jak twarz Jana Chrzciciela pojawia się przed Herodem niczym widmo, który zabił go w pijackim amoku i ambicji. Kazał go zamordować i teraz, słysząc o Jezusie, mówi: to Jan powstał z martwych, dlatego cudotwórcze moce w nim działają. Wpada w przerażenie, ponieważ być może ma poczucie winy, że popełnił morderstwo, ale nigdy głęboko tego nie odżałował. Każdy z nas w swoim życiu narobił wiele głupot. Każdy z nas niejednokrotnie stał się przyczyną cierpienia drugiego człowieka. Teraz twarze tych ludzi, pełne wyrzutu, twarze, na których maluje się poczucie krzywdy i cierpienie doznane z naszego powodu, te twarze mogą co jakiś czas wyłaniać się z naszej przeszłości jak widma. Kiedy tak się dzieje? Jeżeli nie odżałowaliśmy za uczynione zło, jeżeli nie próbowaliśmy zadośćuczynić tym osobom, jeżeli nie płakaliśmy, nie przepraszaliśmy za to tych ludzi i Pana Boga, jeżeli nie było w nas skruchy, łez, które by obmyły, i czynów, które by próbowały naprawić zło. Niech żadne ludzkie twarze nie będą dla nas widmem, jak twarz Jana Chrzciciela dla Heroda. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.